Zwrócę się teraz może do tej bardziej męskiej płci. Zdarzają się też wyjątki w żeńskiej, ale lubicie piłkę nożną? No właśnie. Ja nie lubię oglądać za bardzo, ale jeżeli chodzi, żeby sobie tam pograć w jakimś dobrym gronie, nawet lubię. Zdaję sobie sprawę, że duch rywalizacji jest generalnie zły, żeby nie było. Zdaję sobie z tego sprawę i dlatego w zasadzie tylko akceptuję takie gry, gdzie jest dobra atmosfera, gdzie ludzie mają do tego dystans i traktują to jako zabawę. Ale wiecie, znam takich ludzi, którzy gdy poda im się we właściwym czasie, to kiedy przyjmą piłkę, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że strzelą gola, nie? Mi nieraz podają, jestem po prostu sam na sam, bramkarz już jest gdzieś indziej, strzelam i to nieraz nie trafię, tak? Natomiast są tacy, którzy, prawda, przyłożenie, strzał i gol. Jakiś czas temu czytałem sobie taki artykuł na temat Lewandowskiego i tam właśnie też była taka statystyka, z jakich on miejsc strzelał gole, że czasami właśnie te pozycje to były takie oceniane przez analityków jako minimalna szansa, tak? Jako minimalna szansa, on z takich bardzo trudnych gdzieś tam sytuacji, pozycji, miejsc strzelał gole. Gdzie ten procent, że się uda, był bardzo, bardzo niski. I jeden komentator nawet tak to przedstawił, że no nie, to jest niemożliwe, no chyba, że się jest Lewandowskim. Tak, więc można w taki sposób. I chciałbym z tymi myślami, żebyśmy właśnie otworzyli nasze Biblię na Ewangelii Mateusza, żebyśmy przeszli do zupełnie innego klimatu, że tak powiem, ale kiedy otwieramy Ewangelię Mateusza, rozdział 9, ten fragment, który przeczytał Jarek na początku, pierwsze 8 wersetów, to widzimy, że Jezus przybywa do swego miasta. W tym wypadku nie jest to już Nazaret, bo tak wychodzi z 4 rozdziału 13 wersetu, że Jezus przeprowadził się do Kafarnaum. Tak więc jakby taki powiedzmy dom Jezusa to było Kafarnaum, więc wraca tam i czytamy w 2 wersecie, że przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu i może na razie tyle. Człowiek sparaliżowany. Nie wiemy tutaj ile lat był takim paralitykiem, znamy inne opowieści z innych Ewangelii, kiedy to ludzie blisko 40 lat byli paralitykami, ale myślę sobie, że to takie straszne, prawda? Wyobraźcie sobie, że człowiek przez lata się nie rusza. Nikt z nas nie ma takiego problemu, ale wiecie, te wszystkie historie w Ewangeliach są zapisane po to, żeby duchowe wnioski jakieś wyciągać. I czy czujecie się czasami takimi duchowymi paralitykami? Człowiek porażony paraliżem był zdany na innych, prawda? Nie mógł sam przyjść do Jezusa, nie mógł sam ściągnąć dachu, jak tam później czytamy w historii, że inni to zrobili za niego. Był po prostu zdany na innych. I czy przeżywałeś kiedyś w swoim życiu, w swoim duchowym życiu taki paraliż, że no chciałbyś się modlić, ale w ogóle tego nie czujesz. Nie masz jakby wiary nawet, żeby się modlić. Rozumiesz, że czytanie Biblii jest dobre, ale w ogóle nie masz na to ochoty, nie ciągnie cię i po prostu nie masz,
Nie masz potrzeby, nie masz jakiegoś takiego głodu duchowego, po prostu jesteś duchowym paralitykiem, tak? Nie potrafiłeś się modlić, nie potrafiłeś czytać Biblii, nie potrafiłeś być może na nabożeństwie. Paraliż. Byśmy powiedzieli, że nasza duchowość była zneutralizowana przez grzech, albo przez jakieś wątpliwości, albo przez jeszcze coś innego. Mieliście kiedyś tak w swoim życiu, że byliście takimi duchowymi paralitykami? Czasami, kiedy ludzie przechodzą depresję, w pewien sposób są takimi, byśmy powiedzieli, emocjonalnymi paralitykami, tak? Że nie potrafią wstać z łóżka, że chociaż fizycznie wszystko jest dobrze, tak? ale to, co przeżywają gdzieś tam w umyśle, po prostu totalnie ich blokuje. Jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z jednym naszym bratem, on tam dzielił się pewnym doświadczeniem i on mi mówił, że 4 dni nie potrafił wstać z łóżka. Ale nie dlatego, że był fizycznie w jakiś sposób chory, ale psychicznie był tak obciążony, że nie miał najmniejszej chęci, żeby zrobić jakikolwiek krok. Prawda? Myślę, że to jest trudne, tak? Ale myślę, że każdemu z nas może się to zdarzyć, prawda? Wszystko jest dobrze i tak dalej, no to i się modlimy, i czytamy Biblię, i mamy silną wiarę. Wiecie, chodzę też do więzienia regularnie, tam jest taki Sebastian, on powiedzmy, niedawno się nawrócił i on tak, wiecie, tak w jednym momencie papierosy rzucił, później mi przychodzi i już kawy nie pije, tak? Jeszcze to i tak widzę, że on po prostu wzbił się na skrzydłach i tak na wszystkich patrzy z góry. A ja mówię, Sebastian, poczekaj chwilę, przeżyj miesiąc, przeżyj 2 miesiące, 3 miesiące z Panem i Jezusem i zobaczysz, tak? Zobaczysz. No i ostatnio już widzę, że Sebastian nie przyszedł na spotkanie, prawda, bo był gdzieś tam, coś mu się tam nie udało i nie było po jego myśli. I czasami człowiek może lecieć na jakichś tych dobrych doświadczeniach, że wszystko się ładnie udaje i tak dalej, ale może czasami przyjść jeden moment w życiu i człowiek po prostu jest duchowym paralitykiem, prawda? Ale z innych Ewangelii dowiadujemy się, że ten paralityk miał 4 życzliwych sobie przyjaciół, prawda? Którzy przynieśli go do Jezusa, gdy ten nie mógł sam przyjść. Wiecie, ja jestem Bogu bardzo, bardzo wdzięczny za przywilej wspólnej modlitwy. Za to, że są różne sytuacje w zborze, są różne osoby w zborze, które czasami przeżywają taki duchowy paraliż i to jest piękne, że można spotykać się, żeby przynosić je do Jezusa, żeby modlić się za nich. Wiecie, ja bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, że od czasu do czasu mamy te wieczory modlitewne, kiedy nie jesteśmy może jakoś ograniczeni bardzo czasem. Zajmuje to nieraz 3-4 godziny, gdzie mamy taką społeczność ze sobą, gdzie wspólnie właśnie modlimy się za różne osoby. Wiecie, ja też tak mam takie podejście, tak? Myślę, że wszyscy lubimy słuchać na przykład Pawła Goje, prawda? Jak jego Bóg prowadzi, jakie on ma piękne doświadczenia z Bogiem, jak Bóg działa w jego życiu. I wiemy też z tego jego nauczania, co za tym stoi, prawda? Że długi czas na modlitwie, prawda? Długi czas na modlitwie i osobiste, i on nieraz mówi, że zbory w taki sposób też gdzieś tam kieruje do modlitwy. I to jest piękne, że nie tylko możemy słuchać tego, nie tylko możemy podziwiać to, ale w jakiś sposób możemy szukać takiego samego doświadczenia.
takiego samego doświadczenia modlitewnego, kiedy czas nas nie goni, kiedy nie mamy takiego podejścia, że dobrze 45 minut czy tam godzina się kończy i trzeba już iść do domu, ale kiedy można skoncentrować się na poważnej modlitwie, na poważnym szukaniu Boga. I naprawdę jestem Bogu wdzięczny za każdą taką okazję. Wiecie, ja tak sobie nawet wspominam to ostatnie spotkanie. Nie wiem, czy wszyscy mieli takie wrażenie, ale moje są takie odczucia. Także modlimy się. Nieraz te modlitwy są bardziej jakieś takie gorące z serca, czasami bardziej z przekonania, tak, z przekonania, że no są sprawy, o które trzeba się modlić, ale nieraz mam takie wyobrażenie, że Bóg nas po prostu w tej modlitwie prowadzi do jakiegoś momentu, prawda? Prowadzi nas do jakiegoś momentu. I tak ja sobie ostatnio to właśnie tak wyobraziłem, kiedy modliliśmy się, że podczas, kiedy człowiek jest taki rozmodlony, to ta wiara chce sięgać później coraz dalej, tak? Te obietnice stają się coraz bardziej takie autentyczne. Wiara człowieka rośnie, kiedy ktoś się modli, prawda? I tak razem zmierzamy w tą stronę. To, co powiedział Jezus, że gdzie dwóch, trzech tam zgromadzi się, tak? To on jest pośród nas. I właśnie tak widzę, że Bóg po prostu prowadzi do takiego punktu, do takiego kulminacyjnego, gdzie wszyscy otrzymujemy taki pokój, przynajmniej mówię o sobie, tak? I jest taka radość, tak? Taka radość, taka satysfakcja, tak? Że z tego spotkania z Bogiem. I to jest piękne, że możemy przenosić tych, którzy na przykład w naszym zborze są, przeżywają jakiś taki duchowy paraliż, przechodzą jakieś trudniejsze okresy w swoim życiu i że możemy wspólnie ich przynosić do Jezusa. W wersecie drugim dalej czytamy, prawda, że oni przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu, a gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Zwróćcie uwagę na to, na co Jezus zwrócił uwagę. Na co Jezus zwrócił uwagę? My nieraz przypatrując się ludziom, no też zwracamy na coś uwagę, prawda? Czy pastor ma krawat, czy nie ma? Czy jak się ktoś ubrał, prawda? W jaki sposób ktoś przychodzi na nabożeństwo? Czy zachowujemy się przyzwoicie? Czy stosujemy się do tych różnych naszych starych adwentystycznych tradycji, prawda? Zwracamy nieraz uwagę na takie rzeczy, ale zwróćcie uwagę, na co Jezus zwracał uwagę. Na co On zwrócił uwagę? Na wiarę, prawda? On zwrócił uwagę na wiarę. Co widzimy, gdy patrzymy na drugiego człowieka? Tak? Na co zwracamy uwagę? Dzisiaj no jeszcze żyjemy w takim czasie, że ludzie zwracają uwagę, czy ktoś ma maseczkę, czy nie ma maseczki, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie jest zaszczepiony, prawda? I w ten sposób, w jakiś sposób kategoryzujemy ludzi, ale zobaczcie, że no Jezus nie na to zwracał uwagę. Jezus zwracał uwagę przede wszystkim na wiarę, na to, co było gdzieś tam wewnątrz człowieka. Zwracał uwagę, czy ta wiara jest, czy nie ma. I oczywiście ta wiara zamanifestowała się w bardzo konkretny sposób, prawda? Zamanifestowała się w konkretny sposób. W jaki? No, że oni przynieśli go do Jezusa. Pamiętacie, kiedyś w innym fragmencie jest powiedziane, kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, prawda, do swojej rodzinnej miejscowości, gdzie wszyscy go znali, gdzie Jezus tam rozmawiał tyle razy z tymi ludźmi, spotykali się na co dzień, znali go jako rzemieślnika, prawda, nieraz mogli mu się przyglądać. I tam jest taka krótka notka, że tylko niewielu Jezus uzdrowił. Pamiętacie ten urywek z Ewangelii? Że tylko niewielu zostało uzdrowionych w Nazarecie. No dlaczego?
Bo nie mieli wiary, ale nie w taki sposób, że wiecie, że ktoś przyszedł do Jezusa, był ślepy i mówi: Jezu, pomóż mi. Jezus kładzie na niego dłonie i mówi: dobrze, bądź zdrowy, tak? A ten człowiek mówi: no ale cały czas jestem niewidomy. Jezus mówił: no chyba masz za małą wiarę, nie jestem w stanie ci pomóc. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że ktoś przyszedł do Jezusa z prośbą o pomoc i mówi, no Jezus mówi: no wybacz, nie pomogę ci, bo masz za małą wiarę. No przyszedłeś do mnie, ale po prostu związałeś mi ręce, nie masz wiary. Właśnie ta wiara manifestowała się w taki sposób, że ludzie przychodzili do Jezusa, tak, jako do źródła tej pomocy, a w Nazarecie tak mało cudów uczynił i tak niewielu ludzi uzdrowił, bo tak mało ludzi przyszło do niego. Tak? Bo nie mieli wiary, żeby przyjść do Jezusa. Więc ta wiara w bardzo konkretny sposób zamanifestowała się w tym przypadku. Także przyprowadzili swojego przyjaciela do Jezusa. Nasza wiara też może się materializować w jakiś sposób, tak? Na różne sposoby. Między innymi, kiedy jest wspólna modlitwa, tak? Kiedy wspólnie chcemy przynosić ludzi do Jezusa. To jest wyraz naszej wiary, że przychodzimy do naszego Zbawiciela, który może nam pomóc. Wiarę widać, to jest niesamowite. Wiara nie jest czymś abstrakcyjnym. Jezus ujrzał wiarę tych ludzi, I to jest też ciekawe, że kiedy Jezus widzi wiarę, to czytamy, że rzekł do tego sparaliżowanego. Gdy zobaczył wiarę, rzekł. I to jest ciekawe, że Jezus odpowiada na wiarę, a nie tyle na słowa, nie tyle na czyny. Zobaczcie, że Jezus odpowiada na wiarę. Zobaczył wiarę i ta wiara wymusiła na nim odpowiedź. Możemy modlić się bez wiary, prawda? Jakub napisał, że taka modlitwa nie spotka się z reakcją Boga, bo w liście Jakuba w 1 rozdziale 6-7 wersecie czytamy, że niech prosi z wiarą bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej, przez to niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Prawda? Czyli nie same słowa, tak? Nie same słowa, nawet nie same czyny, ale Jezus odpowiada na wiarę ludzi. Jezus odpowiada na wiarę. On widzi wiarę i to go najbardziej interesuje i odpowiada również na wiarę. I mówi do sparaliżowanego właśnie: ufaj, czy tak dosłownie byśmy to przetłumaczyli, bądź dobrej myśli, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Wiecie, wydaje się, że Jezus wypowiada te słowa z całą świadomością, prawda? On wypowiada je z całą świadomością. On wie, czym to grozi, bo znamy reakcję uczonych w piśmie, którzy byli tam obecni. Wiemy, jak zareagowali. I Jezus wypowiada je, byśmy powiedzieli, z premedytacją, tak? On wie, jakie będą konsekwencje. I w ogóle, nie wiem, czy kiedyś zwróciliście na to uwagę, ale w Ewangelii Mateusza tutaj jest pokazany początek opozycji, bo w 3 wersecie czytamy, że niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Później czytamy w wersecie 11, kolejna historia. Widząc faryzeusze, mówili do uczniów jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? W wersecie 14 padają takie słowa: wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali: dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą? I w końcu werset 34 w tym rozdziale: faryzeusze zaś mówili: mocą księcia demonów wypędza demony. W 9 rozdziale można zobaczyć, że ta opozycja względem Jezusa rozpoczyna się i później coraz bardziej co jedno doświadczenie, tak, co jakieś jedno zachowanie Jezusa, coraz bardziej ta opozycja narastała, aż w końcu no, dojrzała do tego, że no, nie potrafili odróżnić Syna Bożego od diabła, tak?
nie potrafili odróżnić Boga od diabła. To jest po prostu dno. To jest po prostu dno. Ale nam też to grozi, prawda? Nam też to grozi, takie zaślepienie. I początek tej opozycji właśnie rozpoczyna się w tym wersecie, tak? W tej historii z 9 rozdziału, z tych pierwszych kilku wersetów, kiedy Jezus właśnie mówi: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Wiecie, pewne rzeczy należałoby przemilczeć, a nieraz je wypowiadamy niestety, prawda? Pewnych jednak nie powinno się przemilczeć. Pewnych rzeczy jednak nie powinno się przemilczeć. I dla kilku uczonych w piśmie te słowa Jezusa były zgorszeniem, prawda? Dla Jezusa był to początek, jakby poruszenie jakiejś lawiny, która później zwaliła się na Jezusa i co skończyło się Golgotą ostatecznie. Więc dla jednych było to zgorszeniem, dla Jezusa to był początek końca, ale dla tej jednej osoby było to zbawienie, prawda? Dla tej jednej osoby było to zbawienie i ze względu na tą jedną osobę, dla której było to zbawienie, Jezus wypowiada te słowa, prawda? I to jest ciekawe. Co prawda Jezus nawet nie mówi: odpuszczam ci grzechy, prawda? Jezus nie mówi to w pierwszej osobie, że ja ci odpuszczam grzechy. Zwróćcie uwagę, że Jezus to wypowiada w takiej formie, jakby oświadczał, jaka jest decyzja w niebie, prawda? Że odpuszczone są grzechy twoje w stronie biernej. Odpuszczone są grzechy twoje. Oznajmia wyrok nieba. To jest w ogóle ciekawe, wiecie, bo jak się czyta kilka rozdziałów dalej, to w dwóch fragmentach jest powiedziane pierwszy raz do apostoła Piotra, później do wszystkich apostołów: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I to jest, wiemy, że różni ludzie różnie interpretują ten fragment, że decyzja nawet jednej osoby nieraz oznacza, że skoro on na przykład odpuścił grzech, prawda, no powiedzmy sobie konkretnie ksiądz, to niebo się zaraz pod tym podpisuje, że tak, skoro ksiądz odpuścił grzechy, to w takim razie Bóg też na pewno odpuszcza grzechy. Ale kiedy czytamy właśnie te zalecenia Pana Jezusa do Kościoła, to można zobaczyć raczej coś innego. Także Pan Jezus, bo to jest powtórzone w 18 rozdziale, kiedy tam jest ta cała procedura, żeby jak widzisz brata swojego, który błądzi, to idź upomnij go. Jak cię nie posłucha, no to weź jeszcze jednego. Jak i was nie posłucha, no to niech stanie przed zborem. Więc można zobaczyć, że w taki sposób, jeżeli jest sprawa załatwiona, to niebo się podpisuje, tak? Bo Kościół zachował się w taki sposób, jak Jezus nakazał. Ale inaczej to nie działa, tak? Więc Kościół najpierw powinien stosować się do tego, co mówi niebo, żeby niebo się do tego pod tym podpisało, zgadza się? A nie, że człowiek wydaje jakieś orzeczenie i niebo z automatu musi się pod tym podpisać. Jezus ma doskonałą relację ze swoim Ojcem, doskonale rozumie duchowy stan ludzi, czyta w sercach. I on jako jedyny na tej ziemi miał prawo w pełni powiedzieć te słowa: odpuszczone są grzechy twoje. Ja wiem, jak wygląda twoja relacja z Ojcem. Ja wiem, jak niebo popatrzy na ciebie i dlatego z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć to, co mówię. I to jest piękne, prawda? To jest piękne, że nasz Zbawiciel słowem może oznajmić odpuszczenie grzechów. Wiecie, tak, czy to nie jest nam nieraz potrzebne, żeby usłyszeć coś takiego? Wiecie, ja byłem tam przez te kilkanaście lat w kościele rzymskokatolickim. Wiecie, sobie myślę, że to było takie niesamowite, że przyszedłeś do tego konfesjonału, powiedziałeś, co powiedziałeś i nagle słyszysz od przedstawiciela nieba:
odpuszczone są grzechy Twoje, prawda? I człowiek ma taką pewność, aha, Bóg mi odpuścił. Moje relacje są jakby załatwione. Oczywiście wiecie, no to jest strasznie nadużywane i to nie jest biblijne, to co sobie powiedzieliśmy, żeby jakiemuś grzesznikowi zwierzać się ze swoich grzechów. Ale czy możemy mieć taką pewność? Czy możemy mieć taką pewność, jak taki przeciętny katolik, który wychodzi z konfesjonału i słyszy słowa, odpuszczone są grzechy twoje? Wiecie, możemy mieć nawet większą pewność, bo przecież to sam Bóg powiedział w swoim słowie, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i odpuści nam nasze grzechy. No to skoro Bóg powiedział, że jeśli wyznajesz, to ci są odpuszczone, to po co ci jeszcze słowo jakiegoś człowieka, prawda? Skoro masz słowo samego Boga, to jeżeli człowiekowi miałbyś wierzyć, to tym bardziej Bogu możesz wierzyć, że On to w taki sposób, On to w takim świetle stawia. A taka wiara w to, takie pełne przekonanie, że i ja zdaję sobie sprawę, że czasami ludzie się z tym zmagają. Ja wiem, że nawet bardzo bliska mi osoba kiedyś właśnie powiedziała takie słowa, zrobiła coś lata temu i mówi, ale jak ja mam to przyjąć, tak? Jak ja mam to przyjąć? Jak to mnie cały czas męczy, tak? Co o tym pomyślę, to mnie to męczy. Wyznaj i uwierz. Takie proste, prawda? Takie proste, dla niektórych za proste. W każdym razie, kiedy Jezus właśnie powiedział te słowa, to niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, ten bluźni. I wiecie, to jest ciekawe, bo to był tamten kościół, prawda? To był ten kościół w pierwszym wieku, synagoga, to było to duchowieństwo i tak dalej. I wiecie, na tej podstawie, ale myślę, że też na podstawie obserwacji, myślę, że może macie też podobne obserwacje. Ja tam z różnych gdzieś tam opowieści, spostrzeżeń doszedłem też do takiego wniosku, że gdyby Jezus był członkiem naszego kościoła, wyobraźcie sobie, że jest członkiem tego zboru. Jak myślicie? Łatwo by miał? Czy nieraz byśmy go chcieli widzieć za drzwiami bardziej, cieszyć się, że na szczęście dzisiaj nie przyszedł na nabożeństwo, że nieraz może by zrobił jakieś zamieszanie w naszej Radzie Zboru, że nieraz chciałby wywrócić do góry nogami nasze myślenia, my jesteśmy do niego tak bardzo przyzwyczajeni, żebyśmy walczyli z nim. Wiecie, ja tak nawet myślę o samym sobie. Myślę, że Jezus, że w niektórych sytuacjach bardzo trudno by nam było zaakceptować Jezusa z Jego słowami, z Jego jakimiś orzeczeniami, prawda? To jest ciekawe. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, i mówię też to do siebie, że Jezus nieraz będzie działał w taki sposób, który będzie odbiegał od mojego spojrzenia i może będę niezadowolony. Czasami może wyda mi się zbyt święty, czasami może w naszych oczach byłby zbyt łaskawy, prawda, że my mówimy, no jak tutaj, przecież takie są zasady, to takie oczywiste. A może Jezus byłby zbyt łaskawy na nasze jakieś oczekiwania. A czasami może byłby zbyt gorliwy, wręcz fanatyczny i też by nam się to nie podobało i byśmy powiedzieli, zostaw nas w spokoju, daj nam żyć. My mamy przecież swoje życie, co ty zwariowałeś. Prawda? Pomyślcie sobie, jakby Jezus był takim zwykłym mężczyzną dzisiaj żyjącym w Wiśle, wśród nas, przychodzącym co sobotę na nabożeństwo. Myślę, że wiecie, Ellen White, wiecie dlaczego ona w pewnym momencie
odpłynęła do Australii i tam spędziła dosyć dużo czasu. Nie dlatego, że chciała. Ona nawet, wiecie, ona nawet stwierdzała, że to nie jest Boża wola, że ona się znalazła w Australii. Ale ponieważ bracia w generalnej konferencji, no nie, wiecie, mieć takiego proroka u siebie, to nie jest takie proste, prawda? To nie jest takie proste, bo nieraz będzie chciał cię prowadzić w stronę, w którą ty nie chcesz iść, będzie miał ci do powiedzenia pewne rzeczy, których wolałbyś nie usłyszeć. I wiecie, i nieraz lepiej by było takiego proroka mieć za drzwiami, no i generalna konferencja w zasadzie w taki sposób postąpiła z Ellen White, że dobra, dobra, pozwól, że my tutaj teraz sobie sami będziemy działać, ty masz misję w Australii. Myślę, że skoro z Ellen White w taki sposób postąpili, to myślę, że z Jezusem spokojnie Kościół nieraz by pewnie w różnych sytuacjach postąpił tak samo. Ach, to jest ciężkie, prawda? Że Jezus przyszedł do swojego kościoła, prawda, do swojego ukochanego narodu, który przyszedł zbawić i nie był tam mile widziany w pewnych momentach, kiedy mówił za dużo, kiedy czynił nieraz za dużo, to nie był mile widziany. Wiecie, w tej samej Ewangelii, dwa rozdziały dalej, Jezus powiedział takie dla mnie bardzo znamienne słowa. W 6 wersecie, 11 rozdział, 6 werset. To jakby było poselstwo do Jana Chrzciciela. Błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Zgorszy. Chyba kiedyś sobie mówiliśmy, że zgorszenie w tym biblijnym ujęciu to nie jest oburzenie, tak? Ale zgorszenie to jest stanie się gorszym, prawda? To jest, nie wiem, swoim przykładem doprowadzenie na przykład kogoś, nie, swoim przykładem, swoją mową, to jest doprowadzenie kogoś do tego, że ten ktoś staje się gorszy, prawda? I zobaczcie, że Jezusem można się zgorszyć, prawda? Że patrzysz na Jezusa, słuchasz Jezusa i zamiast stać się lepszym, to stajesz się gorszym. Zobaczcie, Jezus powiedział, błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Faraon stał się gorszym na wskutek działania Boga, prawda? Zobaczcie, Bóg objawiał się w Egipcie, objawiał, że jest prawdziwy, objawiał, jaki jest. I Faraon pod wpływem tego objawienia, on, wiecie, on nie stawał się lepszym człowiekiem, ale stawał się gorszym człowiekiem. To jest ciekawe, że Żydzi w tym 9 rozdziale, który czytamy, oni stawali się gorsi, bo słuchali Jezusa i, no i jakoś sobie to przerabiali w głowie, tak? I mówili, ten bluźni. Zatem jakbyś zareagował na przybycie Pana Jezusa do naszego zboru? Myślę, że nieraz warto się zastanowić nad tym. W 4 wersecie czytamy, że Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł, dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Jakby Jezus znowu coś zobaczył, prawda? Wcześniej czytamy, że ujrzał wiarę, tutaj czytamy, że przejrzał, czy zobaczył, tak, to też można w taki sposób tłumaczyć, że zobaczył ich, właśnie zobaczył coś w ich sercu. I to coś się nazywa zło, prawda? Dlaczego myślicie źle w sercach swoich? To nie było na ustach, prawda? To znowu nie było na ustach, tak samo jak wiara tych przyjaciół nie była tyle na ustach, ale Jezus widzi to, co jest w sercu. I zobaczcie, tak jak w tej poprzedniej sytuacji, Jezus odpowiada na wiarę, na to, co jest w sercu człowieka i tutaj również Jezus odpowiada na to, co jest w sercu człowieka. Oni tego nie wypowiadają na głos, prawda? Przynajmniej ewangelista Mateusz
tak napisał, że niektórzy pomyśleli sobie w ten sposób. I Jezus odnosi się do tego, co oni sobie myślą. Wiele takich przykładów jest w Ewangeliach, ale no, teraz tak sobie myślę, na przykład Nikodem, prawda? Nikodem, który przyszedł do Jezusa z jakimiś tam słowami na ustach, że o, jesteś wielkim nauczycielem i tak dalej, tak, szanujemy cię. Ale Jezus, zobaczy, że Jezus nie odpowiada na jego słowa, tylko Jezus odpowiada na to, co on ma w sercu. I to jest to. Ważne, żeby nasze serca były dlatego otwarte na to, co Bóg mówi. Dlatego on nie tyle reaguje na nasze formalne wyznania, nawet na te oficjalnie zaśpiewane pieśni. Są piękne i kiedy one wypływają z serca, czy prawda, kiedy modlitwa wypływa z serca, to jak najbardziej, tak? Ale wiemy, że nieraz, patrząc nawet na samego siebie, wiem, że nieraz nie myślę o tym, co na przykład śpiewam. Ktoś mi kiedyś tak powiedział, że właśnie chrześcijanie to chyba najwięcej kłamią, jak śpiewają. Tak, bo piękne wyznania, tak, piękne wyznania, a czasami w sercu zupełnie coś innego. Czy to jest dobre, to co mamy w sercu, czy to jest złe? Bóg odpowiada na to, co mamy właśnie tam w sercu. I wiecie, i w tym krótkim fragmencie, to jest w ogóle ciekawe, to też jest takie piękne w tym fragmencie, że w tym krótkim fragmencie Jezus na dwa sposoby ukazuje swoją boskość. Tak? Po pierwsze pokazuje, że ma moc odpuszczać grzechy, a druga rzecz, czyta w ludzkich sercach jak z otwartej książki, że dla niego to nie jest żadna tajemnica i że ma bezpośredni wstęp do tych zakamarków ludzkiego jestestwa. I dalej kiedy właśnie Jezus przejrzał to, co mają w sercach, to odpowiada im w jakiś sposób, tak? To odpowiada im w jakiś sposób, odpowiada im pytaniem. W 5 wersecie, cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec, odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec, wstań i chodź. I chciałbym wam zadać pytanie, i jeżeli byście mogli odpowiedzieć na nie. Właśnie to jest to pytanie, które Jezus zadał. Co łatwiej jest powiedzieć do paralityka, tak? Wstań i chodź, czy odpuszczone są grzechy twoje? Że nie można tego zweryfikować, prawda? Jakaś abstrakcja, tak? Odpuszczone są grzechy twoje. Natomiast kiedy byśmy powiedzieli do paralityka wstań i chodź, no to właśnie bardzo łatwo można by było sprawdzić, czy nasze słowa mają jakąkolwiek moc. Ale to jest ludzka perspektywa. To jest ludzka perspektywa. Bo chciałbym, żebyśmy teraz trochę pomyśleli na temat boskiej perspektywy. Co jest łatwiej powiedzieć Bogu? Odpuszczone są grzechy twoje do paralityka? Czy powiedzieć wstań i chodź? To jest ciekawe. Wstań i chodź, no, stwórca nieba, ziemi, stwórca człowieka, który przywraca zmarłych z grobu na jedno słowo. Nie ma najmniejszego problemu. Ale wiecie, ale ile Jezus musiał zapłacić, żeby odpuścić nam nasze grzechy? Prawda? Zobaczcie, że po ludzku oczywiście łatwiej powiedzieć odpuszczone są grzechy twoje, ale z boskiej perspektywy sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ Jezus, żeby móc wybaczać grzechy ludziom, on musiał wziąć te grzechy na siebie, musiał przejść krzyż, musiał przejść Golgotę, musiał doświadczyć śmierci i to zupełnie inaczej wygląda z tej perspektywy. Ale to jest dla mnie niesamowite.
w całym tym fragmencie, że Jezus rozprawia się zarówno z przyczyną i skutkiem tej choroby w dwóch zdaniach tylko, prawda? To jest niesamowite, że Jezus rozprawia się z grzechem i z konsekwencjami. W dwóch zdaniach, wiecie, nie potrzebował więcej. Nie potrzebował więcej, ale potrzebował tylko dwóch zdań, żeby uzdrowić człowieka całego i jego fizyczność, i jego duszę. Tylko dwa zdania Jezusowi wystarczyły. Wiecie, to tak jak mówiliśmy na samym początku, że Lewandowski dostaje piłkę nawet w trudnej sytuacji, przyjmuje, wystawia sobie, strzela gola i jest gol. Tak? Uczniowie czy ci inni, kiedyby przynieśli tego paralityka do jakichś, nie wiem, uzdrowicieli, znachorów i tak dalej, no to wiecie, no to byłaby marna szansa. Do jakichś lekarzy byłaby marna szansa, ale kiedy przychodzą do właściwej osoby, tak, podają do właściwej osoby swój problem, kiedy przynoszą ten problem do właściwej osoby, to zobaczcie, wystarczą tylko dwa słowa i dwa zdania i sytuacja już jest całkowicie rozwiązana. Czy to nie jest proste? Czy to nie jest piękne, że mamy takiego pięknego Boga, gdzie wystarczy przyjść do Niego i u Niego wystarczą nieraz dwa zdania, żeby sytuacja pięknie się zakończyła. Dlatego Jezus, chociaż w tym wczesnym kościele, w tym starotestamentalnym kościele, w synagodze, on nie był nieraz mile widziany, tak? Nieraz był niemile widziany, to jednak to nie przeszkadzało mu, żeby bardzo trudne sytuacje rozwiązywać w bardzo szybki sposób. Dlatego, wiecie, Kościół do samego końca, wydaje się, będzie przeżywał swoje zmagania przez pewnie jakąś tam część Kościoła. Jezus nigdy nie będzie mile widziany i kiedy tylko będzie Jego Duch Święty manifestował się, to ludzie będą walczyli z tym. I trzeba mieć to na uwadze, tak? Że tak będzie z pewnością do samego końca, ale z drugiej strony to nie oznacza, że nie możemy skorzystać z pomocy Jezusa, prawda? To, że każdy z nas może skorzystać z pomocy Jezusa, to nie jest blokada, że gdzieś tam nawet przywódcy w tym wypadku nie uznawali go, robili mu pod górę, to nie znaczy, że zwykli ludzie nie mogli do niego przyjść i skorzystać z jego pomocy. Dlatego to jest takie bardzo osobiste, prawda? Takie bardzo osobiste, bo Jezus przychodzi do tego kościoła, prawda? Jezus przychodzi do tego kościoła. Może nie fizycznie, nie jest zwykłym członkiem zboru, ale wiemy, że Jezus przychodzi do tego kościoła. Pewnie w różnych momentach różnie jest traktowany przez nasze serca, mówię też o swoim, ale każdy z nas dzisiaj może skorzystać z Jego pomocy. Może jesteś duchowym paralitykiem, może już dawno nie zaglądałeś do Biblii, może już dawno Jezus cię nie widział na kolanach, ale możemy przyjść do Niego, żeby prosić Go o pomoc i nieraz wystarczą dwa zdania, żeby uzdrowić duszę i ciało. Niech Bóg nam w tym pomaga. Amen.